Europejski szczyt e-commerce już za tydzień zgromadzi najważniejszych europejskich liderów z branży e-handlu oraz najważniejszych polskich decydentów związanych z gospodarką cyfrową. Z nami jest Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, która organizuje to wydarzenie. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa. Jedną z inicjatyw, którą chcecie przedstawić i rozwinąć, rozbudować na tym szczycie, to jest taki wniosek o równe ramy prawne i konkurencyjne dla e-przedsiębiorców z Europy i Azji. To jest, nazywacie to programem Taki Sam Start. Proszę powiedzieć, na czym ma polegać, bo wydaje się to tak futurystyczne i tak w zasadzie niemożliwe. Równe ramy prawne dla przedsiębiorców z dwóch tak odrębnych zupełnie systemów prawnych. Panie redaktorze, wszystko jest możliwe. Taki Sam Start to jest kampania dotycząca równych ram prawnych i konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich przedsiębiorców. Od kilku lat zauważamy widoczną aktywność na polskim rynku i w ogóle europejskim rynku chińskich platform sprzedażowych. Podmioty działające spoza Unii Europejskiej, a zwłaszcza z Chin, korzystają z nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej nad podmiotami europejskimi. Dotyczy ona między innymi prawa konsumenckiego, dotyczy kwestii opłat VAT-u, kwestii opłat celnych. I my od lat, właściwie już od prawie 4 lat prowadzimy kampanię Taki Sam Start, kiedy rozmawiamy z administracją publiczną, z biznesem, a także na poziomie unijnym, ponieważ jesteśmy częścią E-Commerce Europe, organizacji, która zrzesza 20 podmiotów analogicznych do naszych z całej Unii Europejskiej. Rozmawiamy o tym, że konieczne jest zapewnienie sprawiedliwego i równego opodatkowania paczek wysyłanych bezpośrednio do konsumentów w Unii Europejskiej i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów unijnych i nadzoru rynku. Na co zwracamy szczególnie uwagę, to w pierwszej kolejności Unia Europejska powinna w ramach reformy kodeksu celnego znieść próg celny de minimis w wysokości 150 euro, co zadziała na korzyść europejskich przedsiębiorców. Podejmujemy takie inicjatywy od lat. Europejski szczyt e-commerce z udziałem 14 prezesów organizacji europejskiej, ministrów oraz polityków ze strony polskiej ma być wyraźnym akcentem, że biznes e-commerce'owy, zarówno unijny, jak i polski, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców, walczy i konieczne jest to, aby wyrównać te ramy prawne i konkurencyjne. Pani prezes, jednocześnie, żeby tylko nakreślić i ukazać cały obraz, w przypadku zniesienia tego poziomu cła de minimis, jak pani powiedziała, 150 euro, oznaczałoby to również nałożenie cła na wszystkie te tańsze produkty, które klienci, konsumenci, ale także firmy zamawiają spoza granic Unii Europejskiej. Tak, ale jest to ogromna szansa na wyrównanie szans konkurencyjnych, więc to jest pierwszy punkt, do którego powinien się wydarzyć. Jak pani ocenia informację, która dzisiaj została przedstawiona o tym, że nie będzie jednak dodatkowego opodatkowania dla spółek e-handlu spoza Unii Europejskiej, a działających na naszym terenie? To nie jest korzystna informacja ewidentnie. Do nas będziemy się odnosili jako organizacja w oficjalnych stanowiskach. Mimo wszystko mam głęboką nadzieję, że zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie krajowym zadbamy o bezpieczeństwo polskiego handlu elektronicznego. A tak dla naszych widzów jeszcze przypomnienie, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że to jest tak duży problem, że mieliśmy bardzo rozwiniętą korespondencję z Chinami, to znaczy między Polską a Chinami podobno miliony listów wymieniamy, a w zasadzie z tamtej strony jest przesyłanych. To oczywiście z tego względu, że te lżejsze paczki są nadawane dokładnie jako listy, czyli jako korespondencja, a nie jako przesyłki pocztowe. Wracając jednak do tego, co będzie... No właśnie, cały czas miliony paczek, listów, przepraszam, bo to nie są paczki. Wracając jednak do naszego tematu, czyli szczytu w Warszawie, który odbędzie się już za tydzień. Kogo możemy się spodziewać spośród decydentów, tych, którzy decydują o tym, jakie będzie właśnie opodatkowanie, jakie będą obciążenia, jak będzie to prawo kształtowane? Będzie reprezentant Ministerstwa Finansów, minister Jarosław Neneman, z którym między innymi rozmawiamy na temat zabezpieczenia polskich przedsiębiorców w kwestiach cła, w kwestii nierównych ram prawnych i konkurencyjnych z Chinami. Będzie również minister rozwoju technologii Ignacy Niemczycki. Również jesteśmy w dialogu z tym ministerstwem. Będzie również kilku przedstawicieli komisji, między innymi Komisji Cyfryzacji,
Azji, Bartłomiej Pejos, któremu też przedstawialiśmy i zarysowaliśmy problem. Także tutaj zarówno przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Finansów i Komisji Cyfryzacji będą uczestniczyli w naszym wydarzeniu. A cross-border e-commerce to jest też hasło, które będzie się pojawiało na tym szczycie. Proszę wyjaśnić, jakie może ono mieć szanse dla rozwoju europejskiego handlu? Cross-border e-commerce, czyli eksporty internetowe, to są największe szanse dla w ogóle polskiego małych i średnich przedsiębiorstw, dla polskiego biznesu e-commerce'owego i w ogóle dla wzmocnienia także gospodarczego kraju. Jako organizacja wydajemy raporty analizujące sytuacje rynkowe, w tym analizujące kwestie eksportu internetowego. To jest, dotyczy marki Bez Granic i według naszego raportu wynika, że w 2023 roku 60% sklepów prowadziło już działalność eksportową, a 20 kolejnych zamierza. Przedsiębiorcy polscy widzą ogromny potencjał w sprzedaży internetowej transgranicznej ze względu na skalowalność, na nowego konsumenta, także na poszerzenie znacznie większej sprzedaży. Wielu przedsiębiorców uważa również, że eksport internetowy jest dla nich nawet korzystniejszy i bardziej opłacalny niż sprzedaż lokalna. W związku z tym my jako branża internetowa widzimy coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców handlem internetowym. A dlatego też między innymi zaprosiliśmy prezesów organizacji europejskich dotyczących e-commerce'u, ponieważ będą przedstawiali, jak wyglądają rynki e-commerce'owe, ich lokalne oraz jaki jest potencjał sprzedaży konkretnie na ich rynkach. Patrycja Sasteńszewska, prezeska Izby e-Handlu, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i wszystkich państwa zapraszamy. Będziemy mówić o europejskim szczycie e-commerce na antenie Biznes24. Dziękuję pięknie.